Cześć moi drodzy, dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami na temat zasobów energetycznych, jakie mamy każdego dnia i w jaki sposób moglibyśmy podwyższyć poziom tych zasobów energetycznych. A to pamiętajcie, że jest kluczowe, jeśli chodzi o nasze odchudzanie. Do dzieła! Kochani, na pewno już widzieliście nieraz na różnego rodzaju blogach, w internecie ogólnie, dużo poradników dotyczących tego, w jaki sposób mieć więcej energii, jeśli chodzi na przykład o kontekst dotyczący snu, o to, że dieta na pewno będzie na to wpływać, o to, że aktywność fizyczna na pewno również podwyższy Wasz poziom energii w ciągu dnia, co dla wielu może być niezrozumiałe, ale tak, są na to też badania. Dużo też informacji dotyczących tego, w jaki sposób korzystać z urządzeń elektronicznych tuż przed snem. Pamiętajcie o tym, że są różnego rodzaju aplikacje, które mają na celu zniwelować światło niebieskie, które ostrzeliwuje nasze oczy przed snem. O tym oczywiście przeczytacie również na moim blogu, ale dzisiaj chciałbym skupić się raczej na zasobach psychoenergetycznych. I widzicie, problem dotyczy również tego, w jaki sposób my próbujemy dietę dostosować do tego naszego poziomu. Dieta, która będzie wymagać od nas mnóstwo wysiłku, mnóstwo pracy, mnóstwo wyrzeczeń, restrykcji, spowoduje, że my po kilku dniach stosowania takiej diety możemy dojść do wniosku, że nie jest to dla nas. My jesteśmy po prostu za cięcy na taką dietę. Ale nic bardziej mylnego. Nasz wewnętrzny krytyk od razu bardzo łatwo przykleja nam etykietę osoby, która się poddaje, która nie nadaje się w ogóle praktycznie do niczego. To nie jest dla nas, zostaw to lepszym, wytrwalszym. Pamiętajcie o tym, że pamiętajcie jednak o tym, że dopasowana do Was w 100% dieta to taka, którą możecie stosować przez całe życie i bynajmniej nie mam tu na myśli stosowania restrykcyjnej diety. Raczej chodzi o sposób żywienia, który pozwoli Wam nie odczuwać problemu związanego z tym, co jutro zjem, czy mogę to jeść, czy to mi szkodzi, czy nie, a raczej spokój psychiczny, który ja jestem przekonany o tym, że jeżeli będzie w Twoim życiu towarzyszył, to będą tego efekty, nawet jeśli chodzi o odchudzanie. Każdego dnia podejmujesz decyzję, ile tak naprawdę tej energii będziesz miał jeszcze przez kilka kolejnych godzin w ciągu dnia. Bo rano, już po powstaniu, kiedy sięgasz po telefon, przesuwasz kolejne informacje na Facebooku, na Instagramie, przeglądając Onet, Wirtualną Polskę, natrafisz na mnóstwo negatywnych informacji, ale też i mnóstwo różnych poradników czy informacji, które mają na celu wzbudzić w Tobie albo poczucie winy, albo podjęcie jakiejkolwiek decyzji. Więc dokonujesz pewnych wyborów każdego dnia już od początku, już od momentu, kiedy wstajesz. Natłok myśli powoduje, że jesteś wyczerpany. I właśnie ten natłok myśli rozpoczyna się w momencie, kiedy zaczynasz przeglądać media społecznościowe, między innymi. Zrób sobie kiedyś taki eksperyment. Rozpocznij dzień bez mediów społecznościowych i przeżyj ten dzień, spróbuj przynajmniej, chociaż do wieczora, przeżyć ten dzień bez Facebooka, bez Instagrama, a zobaczysz, jak mnóstwo energii masz. Kiedyś, szczęście w nieszczęściu, pamiętam jak dziś, nie miałem internetu przez 2 dni, po prostu nie mogłem nic zrobić. Byłem naprawdę na początku wściekły, no bo tłumaczyłem to tym, że muszę wrzucać posty na Facebooka, promować moją firmę. No ale z drugiej strony są takie dni, gdzie mam ten internet, a przecież tego nie robię, bo jest weekend i chcę odpocząć faktycznie od wrzucania postów dotyczących jakichkolwiek informacji ważnych. No ale tu chodzi bardziej o to, żeby zachować w tym wszystkim umiar. Więc wracając do tematu, zepsuł mi się, to znaczy jakaś była awaria internetu, nie miałem tego internetu i uwierzcie mi na słowo, ale przez 2 dni zrobiłem o wiele, wiele więcej niż przez kilka dni czy przez tydzień czasu, ale mając internet, więc uwierzcie mi, że internet naprawdę pochłania nasz czas, nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy. Jest już mnóstwo aplikacji na telefonach czy rozszerzeń, na przykład wyszukiwarce typu Google Chrome, gdzie pokażą Ci, ile godzin dziennie możesz spędzać przeglądając YouTube czy Facebooka. Pamiętaj o tym, że dopasowanie również diety do Twojego trybu życia ma kluczowe znaczenie, ponieważ w momencie, kiedy zaczniesz analizować, czy to Ci służy, czy nie, czy możesz to jeść, czy nie, bo ten dietetyk powiedział, że mleko szkodzi, ten dietetyk powiedział, że pszenica szkodzi, a ten dietetyk powiedział, że biały ryż jest
złem po prostu wcielonym, no to to analizowanie też niestety nie sprzyja twojemu odchudzaniu i podejmujesz kolejne decyzje. Im więcej aktywności fizycznej, tym nie tylko wyrzut endorfin, ale też i tak naprawdę odcięcie się od mediów społecznościowych i to też ma posłużyć ci do tego, żeby przez chwilę, może to wydawać się dla kogoś dziwne, ale medytować. Tak, bo przecież kiedy jesteś na treningu sztuk walk, to wątpię, że zastanawiasz się, co robiłeś wczoraj lub rok temu. Musisz uważać na siebie, musisz w odpowiedni sposób wykonywać dane ćwiczenia, ale w momencie, kiedy zamyślisz się na przykład na bieżni, to również to się może dla ciebie źle skończyć. Wykorzystuj jak najwięcej takich możliwości, żeby odcinać się od myśli, odcinać się od podejmowania jak największej ilości decyzji, bo to może działać na ciebie naprawdę źle. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy krótki filmik. Mam nadzieję, że ci się podobał. Jeśli tak, to naciśnij łapkę w górę, naciśnij subskrypcję i do zobaczenia wkrótce. Cześć!